Siemanko, witam na kanale Metal Maniak. Dzisiejszy odcinek czysto merytoryczny, czyli czeka nas konkretna porcja rzemiosła. Zajmiemy się w nim hitem internetów ostatnich czasów, czyli jednoelementową obróbką okna dachowego. Taki kołnierz świetnie sprawdzi się w przypadku wszystkich prostokątnych przebić dachowych obsadzonych prostopadle do połaci. Zanim przejdziemy do meritum odcinka, chciałbym Cię zaprosić na pokład Akademii Blacharstwa. Jest ostatni moment na dołączenie do mojego autorskiego szkolenia online. Szkolenia, w którym zrobię z Ciebie zajebistego blacharza. Koniec naboru 9 stycznia w niedzielę o godzinie 22:00. A więc czasu pozostało naprawdę niewiele. Zapraszam również na szkolenia stacjonarne do mojego super studia w Wejherowie, gdzie w sympatycznej i kameralnej atmosferze trenujemy przyszłych blacharzy. A teraz łapa w górę, subskryber i jedziemy! Zanim utniemy arkusz i rozpoczniemy trasowanie, musimy zwymiarować nasz kołnierz. Polecam Tobie obrysowanie liniami pomocniczymi, dokąd ten kołnierz ma sięgać. Znacznie ułatwi Ci to zdjęcie wymiarów. I teraz od czego rozpoczynamy? Rozpoczynamy od zmierzenia wysokości naszej ramy okiennej. W moim przypadku jest to 80 mm. I teraz mierzymy szerokość naszej obróbki od kreski do kreski 710 mm i do tej szerokości dodajemy dwa razy wysokość ramy. Na każdą ze stron musimy dodać po 80 mm, czyli łącznie będzie 870 i mierzymy wysokość 850 mm i tak samo jak w przypadku szerokości dodajemy dwa razy wysokość ramy u góry i na dole. W moim przypadku dwa razy po 80 mm, 850 i 160, 1010 mm. Taki arkusz ucinamy. 870 na 1010 mm w przypadku mojej obróbki. Dla pewności zmierzymy jeszcze szerokość ramy okiennej 310 i wysokość 450. Idę uciąć arkusz i pokażę Ci, jak to wszystko poprawnie wytrasować. Całą akcję trasowania rozpoczynamy od wyrysowania naszego okna. W moim przypadku ma ono wymiary 310 na 450 mm. Pamiętajcie o jednej rzeczy, żeby nie robić idealnie według wymiaru ramy, bo tej obróbki nie da się potem wsadzić. Zawsze powinna być jakaś mała dylatacja wokół okna, a więc poszerzymy sobie w każdą stronę. Dodamy do wymiaru po 5 mm, czyli będziemy mieli na szerokość 310 plus 5 i plus 5 to będzie 320 na 460, dodając analogicznie 5 i 5 do góry i do dołu. Jeżeli zrobicie tak jak ja, czyli zmierzycie sobie szerokość gotowego arkusza, możemy wymiary rysować od krawędzi tego arkusza, czyli w moim przypadku było to 200 mm na każdą ze stron, plus 80, bo tyle ma nasza rama. Żeby uzyskać otwór o tych wymiarach, będziemy od krawędzi nie rysować 280, lecz 280 pomniejszono o 5 mm i na każdym boku będzie to tak samo, po 270, 5 mm. Rysujemy kreski. Oczywiście control check, mam 320 i 460, elegancko. Kolejnym etapem będzie wyrysowanie wysokości naszej ramy okiennej, w moim przypadku 80 mm, a więc zaznaczamy. I 80, wszędzie tak samo.
Teraz z każdego narożnika wyprowadzamy linię pod kątem 45 stopni, czyli od narożnika przez ten punkt przecięcia naszych 80. Utworzy nam to idealny kąt 45 stopni. Następnie zaznaczamy znowu wysokość naszej ramy i będzie to od każdego narożnika, od górnych narożników w dół, a od dolnych narożników w boki, czyli do środka jak gdyby otworu. Zaznaczamy 80. I z tego punktu przez ten punkt przecięcia znowu przeciągamy linię. Powstanie nam równoległa linia do tej poprzedniej. Tutaj mierzymy w dół. 80. 80. I tak samo przeciągamy przez ten punkt przecięcia. Tak wygląda wytrasowana obróbka. Rozpoczynamy zabawę. Po wycięciu środka zabieramy się za pierwsze gięcia, będą to te kreseczki tutaj skośne i te górne tak samo. I teraz można to zrobić na giętarce segmentowej, jeśli posiadacie, jeżeli nie, świetnie sprawdzi się rolerek. Te skośne kreski, które wychodzą z narożnika, warto przenieść na drugą stronę arkusza, bo będziemy je wgniatać od spodu, a wszystkie te, które nie wychodzą z narożników, ta i ta, będziemy wgniatać z góry. Pamiętajcie, żeby pod rolerek podłożyć coś miękkiego, może to być jakaś mata gumowa, kawałek wykładziny lub coś takiego jak mam ja. A więc odwracamy arkusz. I rysujemy kreski. Warto przejechać dwukrotnie. Gięcie będzie ściepko mocniejsze. Zabieramy się za te dolne linie.
kiedy nadamy wstęp nagięcia, będziemy musieli naszą obróbkę trochę poturbować, pomiętusić. Musimy przegiąć bardziej, wszystkie te gięcia muszą być na 180 stopni przegięte, więc czym chata bogata, każdy po swojemu, milion sposobów na to istnieje. Ja mój sprawdzony, czyli Shellize'a, przykładam i przeginam naszą obróbeczkę. Trzeba to robić na raty, bo się nie da na raz tego przygiąć. Odwracamy i teraz z drugiej strony to samo. Siłujemy się aż do momentu przełamania. O. Ciach. Jedna strona by była. Teraz zajmiemy się przodem, bo zaczyna nam się już blaszka naciągać. I ostatni narożnik. Teraz to, co nam pozostało do zrobienia, to odstawić kołnierz, te 80 mm. Po całym obwodzie. Zaczynamy od góry. Wszystkie te gięcia, gdzie jest więcej warstw, najlepiej robić przez kawałek blaszki.
Teraz wszystko doklepujemy i obróbka gotowa w zasadzie będzie do zamontowania na dachu. Wcinamy narożniczki, żeby wyrównać całość. No i nasza obróbeczka generalnie gotowa. Możemy sprawdzić, jak to pasi do dachu na naszym oknie. Maćku, oto twoja chwila prawdy. Werble. Puu. Pięknie siadło. Elegantino. To, na co musicie zwrócić na pewno uwagę przy wykonywaniu tego typu opierzenia, to starać się cęgami powolutku wszystko stawiać. Ja to trochę się pośpieszyłem i no lekko tutaj pofalowała mi blaszka, widać ślady. Zresztą jest to miękki materiał, bardzo jasny. Najlepiej pewnie sprawdzą się ciemniejsze kolory po prostu i tyle. No i dać sobie czasu trzeba, na pewno. Dzięki, że wytrwałeś do końca. Tradycyjnie zapraszam na małe zakupy do mojego sklepu Metal Maniac Shop. Pamiętaj też o subskrybowaniu kanału, oczywiście jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. W ten sposób możesz podziękować mi za treści, które są tutaj dostępne zupełnie za darmo. No i masz też pewność, że nie ominiecie żaden nowy odcinek. Nic cię to nie kosztuje, a mi pomaga rozwijać kanał. Jeszcze raz dzięki, pozdro!